Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Marcin. Zapraszam was dzisiaj na recenzję rewelacyjnej klawiatury dla graczy TT eSports by Trematic Knacker. Zapraszam do oglądania. Tak więc zaczynamy recenzję klawiatury TT eSports by Trematic Knacker. Na wstępie powiem wam już, że ta klawiatura jest po prostu świetna, za tą cenę jest genialna. Ja ją już w tym momencie bardzo serdecznie polecam wszystkim graczom. Ale zaczynając od początku. Klawiatura Knacker jest to konstrukcja dość nietypowa. Kosztuje jakieś 150-160 zł, a wyposażona jest w przełączniki, powiedzmy, hybrydowe, przełączniki typu plunger. W polskim języku nazywa się je trzpieniowymi. Są to przełączniki membranowe, jednak posiadają cechy przełączników mechanicznych. Otóż, wciskając taki klawisz typu plunger, mamy uczucie, jakbyśmy naciskali przełącznik mechaniczny, na przykład typu Cherry MX Black. Przy okazji, jak słyszycie, ten przełącznik wydaje z siebie taki cichy klik, ale oczywiście ta klawiatura jest dużo, dużo cichsza od klawiatur mechanicznych. Tak więc swoista hybryda, nie jest to typowa membranówka. Możemy, grając na tej klawiaturze, doznać uczucia zbliżonego do klawiatur mechanicznych. Oczywiście nie będzie to do końca to samo, jednak faktycznie to odczucie jest bardzo zbliżone. Jeśli chodzi o żywotność tych klawiszy, nie jest to aż tak duże jak w przypadku Cherry MX na przykład, czyli 50 milionów klików, ale mamy tutaj 15 milionów klików, co jest i tak dużo większą wartością niż w takich normalnych membranówkach, gdzie w porywach taka wartość dochodzi do 5 milionów. Tak więc taka klawiatura wytrzyma nam przynajmniej 3 razy tyle grania, co zwykła klawiatura membranowa, nawet taka z najwyższej półki. I też nie wszyscy lubią głośność klawiatur typowo mechanicznych, dlatego ta klawiatura zapewnia świetny kompromis. Przy okazji pokażę wam jeszcze kabelek, który ma 180 cm długości, a kończony oczywiście pozłacanym wtykiem USB z logo Trematica. Mamy też organizerek do spięcia nadmiaru kabla i zanim przejdziemy dalej, pokażę wam, co jest jeszcze w zestawie. Mamy, moi drodzy, przejścióweczkę z USB na port PS2. Większość płyt głównych, nowych, nawet takich gamingowych, posiada taki port z tyłu jeszcze. Ja nawet w swojej płycie mam i też przetestowałem klawiaturkę pod tym kątem. Co daje nam podłączenie przez PS2? Klawiatura ma specjalny tryb i w trybie PS2 możemy wybrać prędkość powtarzania klawiszy. Jest to prędkość razy 1, razy 2, razy 4 oraz razy 8. I faktycznie to działa, zobaczcie to za chwilkę w teście. Połączenie poprzez PS2 daje nam także troszkę lepszy anti-ghosting, ponieważ wtedy dotyczy to 16 klawiszy na USB 12, ale 12 klawiszy anti-ghostingu to w zupełności wystarcza. Jeśli byście nie wiedzieli, co to jest anti-ghosting, chodzi o to, że przy wciśnięciu wielu klawiszy naraz podczas gry klawiatura nam się nie blokuje. W zestawie mamy także czerwone gamingowe nakładki na klawisze WSAD oraz na kursory. No, widzicie, same nakładeczki są takie plastikowe, zwyczajne. Natomiast mamy też takie narzędzie do łatwego, bezproblemowego wyjmowania tych nakładek i nakładania nowych. Jak to się odbywa, jak to wygląda z czerwonymi, zobaczycie także za chwilkę. Natomiast, moi drodzy, przechodząc dalej, co do jakości wykonania, jak za taką cenę jest naprawdę świetnie. Plastik, z którego wykonana jest klawiatura, jest chrupowaty, nie brudzi się łatwo, dlatego też ta klawiatura jest łatwa w utrzymaniu. Wystarczy ją raz kiedyś przetrzeć. Jeśli chodzi o taką wytrzymałość fizyczną, grubość tego plastiku, to jest naprawdę bardzo dobrze. Tutaj mamy też bardzo ładne logo TT eSports podświetlane. To podświetlanie, zobaczcie, możemy sobie wyłączyć tą kombinacją. I wtedy ten smog i tak jest intensywnie czerwony. Jeśli sobie to podświetlimy, wygląda moim zdaniem jeszcze lepiej. To mamy w błyszczącym plastiku, co nadaje całemu temu znaczkowi uroku. No i druga fajna część klawiatury to właśnie ten panel, gdzie wyświetlają nam się informacje, czy mam na przykład wciśnięty caps lock. Bardzo ładne logo, takie proste, ale nadaje klawiaturze takiego charakteru. Sama klawiatura też, jak widzicie, ma dość prosty kształt. Ma taką niewielką podpórkę pod nadgarstki, która jednak w zupełności wystarcza. Podpórka jest integrowana na stałe z klawiaturą. Pozostałe ozdoby po bokach, mamy takie czerwone paski. Jak widzicie, układ klawiatury jest dość prosty, taki kaskadowy. Klawiatura jest także dość płaska i przy okazji jest dość lekka. Nawet bym powiedział, że bardzo lekka. W porównaniu z klawiaturami mechanicznymi to praktycznie jest lekka jak piórko. Układ klawiszy. No zobaczcie, tutaj mamy prawdziwy ideał.
duży Enter, długi Backspace, długi Shift z tej strony, czyli ten, z którego gracze my korzystamy najczęściej. Tutaj ten Shift jest mniej ważny. Klawisz funkcyjny to pokazywałem i tutaj te tryby powtarzania na tym porcie PS2. Jeśli chodzi o czcionkę, jak widzicie, jest to niebieska czcionka. Fajnie, że nie taka biała, ponieważ troszeczkę to wygląda jak podświetlane klawisze, chociaż klawiatura niestety sama w sobie podświetlana nie jest. Gdyby była, pewnie kosztowałaby od 80 do 120 zł więcej. Fajnie, jakby taka wersja się kiedyś pojawiła klawiatury. Bardzo chętnie bym ją przetestował. Natomiast co do tych nakładek, znaczy z opisu samych klawiszy, jest to wykonane w postaci takich naklejeczek. Ale wydaje mi się, że jest to trwałe i faktycznie takie naklejki powinny długo się na tej klawiaturze trzymać. No i posłuchajcie sobie jeszcze, jak ta klawiaturka pracuje. Kiedy klawisz odskakuje, słychać taki charakterystyczny, lekki klik, oczywiście dużo cichszy niż w klawiaturach mechanicznych. Ale oczywiście nadający też moim zdaniem uroku tej klawiaturze, ponieważ nie mamy uczucia, że piszemy na tradycyjnej membranówce, tylko na czymś wyjątkowym. Dobrze, część przednią mamy omówioną. Zobaczmy sobie jeszcze klawiaturę od drugiej strony. Mamy tutaj antypoślizgi, zobaczcie. Dwie gumki na dole oraz składane podwyższenia z gumowaniem i samo podwyższenie również ma gumę. Szybciutki test antypoślizgowości. Na podwyższeniach ani drgnie, a bez wręcz jak przyklejona. Tak więc pod tym względem super, klawiatura dla gracza nie powinna się przemieszczać po biurku, ponieważ jeśli sprzęt w czasie gry nam jeździ po blacie, no to chyba nie ma nic bardziej denerwującego. Tak więc pod tymi wszystkimi względami klawiatura jest świetna. Powiedziałem, czego mi brakuje, podświetlenia. Wtedy ta klawiatura byłaby chyba bezsprzecznie ideałem. Dobrze, obiecałem Wam, że pokażę, jak się wymienia nakładki, jak to później wygląda, tak więc zróbmy sobie teraz taki mały zabieg. Zobaczcie, biorę narzędzie, wciskam, pociągam i już mamy wyjętą nakładeczkę. Zobaczcie, dosłownie chwila roboty i po sprawie. Tak wyglądają same te przełączniki typu plunger. I moi drodzy, bierzemy nowe nakładki. Wystarczy lekko wdusić. Nakładka klika. I klawiatura już wygląda bardzo fajnie. Dokładnie tak jak na przykład Challenger Pro, gdzie też były takie nakładeczki. Tak więc, jak Wam się bardziej podoba z czerwonymi, możemy sobie te gamingowe klawisze wyróżnić. Wtedy jeśli gramy przy niższym oświetleniu, a klawiaturka nie jest podświetlana, na pewno lepiej nam te klawisze będzie widać. O właśnie, zobaczcie. Jak przygasiłem, to nadal te czerwone się dość mocno wyróżniają. No i dobrze, zobaczcie teraz naszego knackera. Podłączyliśmy poprzez tą przejściówkę do złącza PS2, czyli rzadziej już wykorzystywanego w dzisiejszych czasach, ale zobaczymy sobie te funkcje. Aby aktywować którąś prędkość, musimy nadusić FN jednocześnie z F1, F2, F3 lub F4. Są to cztery prędkości. Pojedyncza, podwójna, czterokrotna i ośmiokrotna. Zobaczcie, jak to działa w praktyce. Ok, w tej chwili najmniejsza prędkość. Wciskam po prostu jedynkę i trzymam. No dobrze, widzieliście, jak szybko się pisało. Teraz prędkość druga. No już troszkę szybciej. Prędkość razy 4. I prędkość razy 8 najwyższa. I jeszcze raz porównanie. Najniższa prędkość. I prędkość najwyższa.
Jak widzicie, różnica jest naprawdę bardzo duża. Oczywiście tak samo to działa w grach. No i moi drodzy, podsumowanie. Powtórzę to, co powiedziałem na początku. Klawiaturę bardzo serdecznie polecam wszystkim graczom, ponieważ ta klawiatura jest bardzo tania. Jak na Thermaltake, jak na klawiaturę dla graczy, naprawdę super cena. 150 zł za konstrukcję, która wytrzyma 15 milionów uderzeń o bardzo fajnych, hybrydowych, rzadko spotkanych przełącznikach. No, teraz może już nie aż tak rzadko, ponieważ Naker jest już jakiś czas na rynku, a teraz inni producenci zainteresowali się także przełącznikami typu Plunger, chociażby Tesoro ostatnio. Mimo wszystko ta klawiatura była pierwsza i jest to konstrukcja bardzo, bardzo udana. Tak więc jeżeli szukacie idealnej klawiatury dla gracza, niedrogiej, ale nie musicie mieć podświetlanej klawiatury, wtedy bardzo serdecznie polecam Nakera. Dziękuję Wam za obejrzenie tej recenzji. Zapraszam także na mojego Facebooka, tak żebyście niczego nie przegapili. Pozdrawiam Was, cześć.